No, jesteśmy na giełdzie już w tej chwili, dopchać się do czegokolwiek to jest mistrzostwo świata, zobaczyć co tutaj się dzieje, podejść do jakiegokolwiek stoiska i nagrać coś będzie sporym wyzwaniem, ale spróbujemy. Panie Marecki, szukaj pan Grier, szukaj pan Grier. Siema, siema stan, siema, siema, siema. Witam, witam, co tam. No dobrze, a u was? Marcina masz czy nie, czy jesteś sam? Hondy nie mam tylko, Jarskiego widziałem. Ale Marcina twojego. Marcin, że czekamy. Prawo jazdy robię, więc już wiedzę jak jest. Ale wszystkie widziałem. Pierwszy był Emil, później Wiktorino. Wiktorino. A was szukałem trochę. Szukałem was. Chciałem, żeby dzieci grać. No, byliśmy tam też i teraz przyszliśmy. Rozmawiałem jeszcze sporo z gośćmi tam od Quarter Arcade, no, wiesz. No. No i oczywiście podpis. Muszę mieć Romero. Na to musisz zapłacić. No wiem. Nie ma nic za darmo. I Huberta też na talii wziąłem grę do podpisu gościa, który wiadomo. No. 5 minut czyli tam za podpis, nie wiem ile będzie, ale zobaczymy. A ty Honda, znalazłeś coś? Ja mam grubego strzała, powiem ci. Później to zobaczysz, ale no nie spodziewałem się. I chciałem tą grę, więc już wspominałem o nim parę lat. No nie powiem ci, bo... No, ja się tylko kupiłem. Czyli jedna duża, tak? No na razie jedna duża. No już powiedziałem ci, że już tylko konkrety, już nie bawię się. Ja mam kilka śmieci, których w sumie szukałem, ale chciałem. Co? To twój ulubiony system? Ja już mam parę ulubionych systemów, więc to wiesz, to nie jest tak. PC engine, yeah. What's the price on it? Yeah, it's about that. It is now. No ja dałem 20, ale no widzisz, że nie działa, nie? Ale sprawdzić, nie? Znaczy działa jak kablem tam po poruszasz, ale to... Zluzowane. Tak, co już jest nie tak z Do you have any Resident Evil guides? No, that's all we have at the moment. There's more... Macie Tomb Raider? Tu ma parę dobrych Shadow Fighter na CD32, pytałem go za 5 duszy. Od niego sobie wziąłeś, tak? Od jego kolegi. Aha, tam... Za piątkę. Roll Cage jest za 22.
pięknym stanie. No tam też jest ładny rolkę. No właśnie tam. No, właśnie no, jest właśnie rolkę, gdzie ja mam strasznie porysowaną do niego. Kastrowania jest za 500, widzisz? O ja, ale na tym powiem ci, że cena jest Starling taka Starling Alpha za 45, Raiden Project jest za 70, bo falowy. Road Rush 50. R-Type Delta, ale bezcenny jest. Tam też jest R-Type Delta, też bezcenny. Tu jeszcze coś takiego dobrego na Mesika. No, takie konkretne ma to tytuły, powiem ci. Tu ma dużo tytułów, no. Co tu masz? Styki są? O, zobacz, jest ten Namkowa, ty masz ten, czy nie? No właśnie nie, szukam go. Szkoda, że taka cena, ale... A w jakiej one ceny chodzą? Co? Tak, to 4 dyszek spokojnie. Tak? Tylko że ich nie ma, wiesz? To jest problem. I no, ten jest Virtua On. Jest Virtua Stick pojedynczy. Tylko trochę przyjechany, powiem ci. Nie za tą cenę. Jojo Bizarre. Uważa, że tą kolekcję ma za 120. Gdzie? To jest Japan, tak? To jest Zala The Ender. Co? Nie wiem. Tak, Japan. Metal Gear. PlayStation. Nie wiem, Snake! Zobacz się, nie zdjęcie nie zdjęć. Chory, znaczy, że przeciskowe. Mega City? Ten fajny. Popatrz się, kurde, gdzie? Nie wziąłem, że to gryma, to jest po prostu folder. Taki folder, nie? Pomodorek. Nie chcesz? Ile? 145? Tak, to się przez sklepasz. Dwie dyszki. No dwie dyszki, no to. A ten ile kosztuje? A. 80. No. On jest drogie mareckie. Tak. Około 6 widziałem, takie to jest taka normalna cena. Tak. Region 3. Tu Japończyki są, tak? Tak. 20. Zobaczymy, czy jest coś ciekawego. Do Wings to podobało mi się bardzo. Dyszkę. Importy tanie są na Nintendo, widzę. Bardzo tanie. No, niektóre tytuły, nie wszystkie, bo... Da. Tamagotchi War. Stadion. Mario Story. Panaście. Ten, co miał Paweł, to 165. Ten, ale Paweł miał w boksie i w jakim stanie, zobacz, w jakim stanie jest ten. Zajechany na maksa. Onda. Ile? 50? Ci, że dobrze ci z tym. Dobrze ci z Cannon Fodder. Emil? Wiesz. Jest dla ciebie. Jest coś ciekawego tu jeszcze? Tak patrzę właśnie. Nie widzę, że było jest. O, ty. Ty mały rage, jest jeden mount. 35 to ty ma reprodukcję. Udeptanie. Który jest ciekawy? I teraz zobaczymy. Tam jest za 160. A ten jest za... Boxy?
159. Ale ten w sumie ładny pudełko. Tam ma dwa, wiesz? Tam ma dwa. Też bardzo ładny pudełeczek. Patrz, jest jakbyście. Los Vikings na. No to jest drogi, to jest drogi. No. Patrz jaki metalowy. Metal Box. No, to jest fajne. Tak? I take it that one's literally because the box is in perfect condition. Yeah, it does. It's not because it's not. Ja tutaj nagrywałem. Ja tutaj nagrywałem, ale to jest komputer, nie? To jest ciasno. O, to nie, co to? Ghosty, ten super ghosty. Za i 25. Wciągnij sobie jeden, to łatwiej ci pewnie będzie przyglądać. Portal? Ale no dojerany taki. Zakrywany. 12. Mario Kart 20. All Stars. No. Justice League. Dobra. Mario. Metroid. No. Ile? 4 dyk. 4 dyk. Dobra. Kartyś dojechany. To jest na czym leżą. Co ma za ten dzień? Lecę na pół. Sorry, stop. Yeah.
That one was a real thrill. That's why we've got two sometime with Dragon Ball. Give it another couple of seconds. See ya. What's wrong with that? First one was the fine, the second one fell. So it's about an AI. Okay. Run out of global AI goes horribly wrong. A group of retro gamers at their favourite expo discovered that using retro tech, they can hack the AI and win the day. It's like anime. No, it's a live action feature. Almost. With Jason Bradley over there. Okay. There's our lots of promo, but check out the Kickstarter. Just scan the QR code. I'll have a look for a second. I'll show you all about it. There's loads of great rewards for you to be in the film, get your name in the high score of a role. What's the name of the film? Control AI Delete. Control AI Delete. Yeah. Okay. This is a good. There we go, it's still right there. There we go. That's much easier. Check it out on Kickstarter. I will. Thank you very much. Which poster do you want? This one, yeah? These are already signed. Yeah. No?
Tego Spyro 88 było za wszystko. Kupiłem dwa artbooki wcześniej od gościa. Czyli mówię Spyro mu, wziąłeś stamtąd, tak? Mówię mu tak, mówię mu, że dam mu 8 dych, czyli 10% rabatu. On, że nie, że 85. No i Honda mówi, że może ma dubla tego Spyro, że mi da. To mówię, że bez Spyro tamte 3 za 48. No, man, sorry, it is what it is. Mówię, kupiłem dwa artbooki od ciebie, no i ja wiem, rozumiem. To kupiłeś to Spyro, czy nie? Zostawiłem. Aha. No i ogólnie słabe zakupy strasznie. Nie ma tutaj gier, które szukałem. Ta? A tam byłeś? Tam w byłem, rogu, tam szukałeś? Nic? Wszędzie. Wszystko oblepe. A czego ty w ogóle szukasz? Zeldę Wind Wakera. Szukałem. Na miał też ten gość, słuchaj, no, kolekcjonerkę za 120 funtów w tekturowym tym slipcase'ie, no, z urwanym kawałkiem na górze. Za 120 funa. I odpuściłem za 120 funa. Ale słuchaj, najlepsze, no, że wracam tam później i tego już nie ma. Tak? No. No ja bym się nie skusił. Ja też. Patrz, pierwsza edycja Play'a, ale pudełko zmasakrowane. W takim pudełku go kupowałem. Gdyby nie było tak zmasakrowane, to rozważyłbym. No. Ale w takim stanie... O, tu jeszcze big boxy są. 40. 200. A, jeszcze go tutaj. Tutaj jest trochę gierek na Amigę. Zobaczymy, czy jest tu coś w ogóle ciekawego. Tych boksów tu coraz mniej mają. O, czekaj, jest Audra. To mnie nie interesuje. Impossible Mission. To jest na co? Na Amigę chyba, tak? Tak. Na 1200. Skidmarks, ale to zgniecione pudełko, to nie. Tu jeszcze VHS-y jakieś. A to wrestling tylko. Dobra, idziemy jeszcze poprzyglądać coś? Co tam masz? A, te co ostatnio mi kupiliście. Ale 4 dyszki to taka sobie cena na niego. No, merchandise'u tu mają mnóstwo dzisiaj. No właśnie. Widzę, że merchandise jest w sumie więcej niż same gier. No. Co mogę kupić żonie i synkowi? No. Synkowi pewnie jakąś smaczkę może. Na pocieszenie ze gry nie startowałem. Może Sonika. Całkiem fajne to masz. No fajnie, fajnie. Pan Grzybek. Jakbyś widział Mortiego i Sancheza, to to bym się może skusił. Heat changing mag. No, no, no. Czyli fight, a później się w to zmienia. Tak, jak nalejesz kawę. Dobre. Ile tak, no? Dlaczego? Dychę. Dyszkę. No dobra, no, no. Są inne, czy tylko Honda? Honda leje Zangiefa. A jest, zobacz, jest Zelda. Też changing mag. To, że oni się pojawiają. Aha.
ciemnego się na jasne zmienia. Znaczy się postacie wyłaniają. A i Spyro masz? Ale to nie jest Street Changing. Everyday Mag. Ale ten Street Fighter. Albo w tym jakbyś se po obemowie dawał, zobacz. Tak. Po ursynowie teraz. Po ursynowie, o właśnie. No, tu już byłem. Z Johnem gadałeś? Co? Jest John. Coś ciekawego znalazłeś, Wiktorino? Wiesz co? Włożyłem sobie tutaj, bo nie chciałem w
tutaj, żeby mi się ugotowało Shenmue 2, więc użyłem sobie ten ISS-a znalazłem. Bardzo rzadki. Za niego zapłaciłem 11. Pudełko będzie tak do wymiany, ale jakość... Zobacz. Stan płytki. Mint. Główka szpika. Tak. I Ape Escape. O, to ile? Zadyszkę. Dobra, co? Amerykańska wersja. Mareckia to warto? Tak. Amerykańska 20. Za 20, spoko. Europejska to 15. Mam? Europejska chyba 15. Wiesz co, na polskie to jest bardzo dobra cena. No tak. Wiesz, amerykańska za 20, tam spoko nawet. O, ten tribalek mi się wyrobił. A to tu, to ja byłem tu wcześniej, ale nie widziałem go. Co? On w takim mniejszym pudełeczku jest, no. A to na Amigę jest? Amiga. Amiga, no. Ile? No czekaj. 15. A wyciągnij z tej folii. No właśnie to chcę zrobić. Jeżeli jest instrukcja, to ja biorę ją. Zobaczymy, w jakim to jest stanie. Zakleił tak dość mocno. No ja mam bardziej zniszczone pudełko. Wiesz, jest ryzyko, że może być, nie czyta, że stacja nie będzie czytała dyskietek. Znaczy to, jest to, instrukcja. Na to to nie patrzyłbym już przy dyskietkach analogowych, bo to i tak jest półeczka tylko. Szybko i na temat. No, chociaż coś w końcu się stało, nie? Yes, of course. Yes, of course. Szalony ciekawego przyjacielu. Widzę, że jesteś na kolanach. Aż tak cię powaliła cena, że... Nie, cena jest średnia. Ale mało cię jedna, z liczy się dwa widzimy, więc każda... Cieszy, mocno. Zobaczymy. Marecki tam patrzy sobie, a my zobaczymy tutaj Atari Lynx 225 funtów w pudełeczku. To jest Lynx druga wersja. Sega Master System 125 funtów, 250 funtów tutaj Atari Jaguar, 80 funtów Mega Drive. Tak więc no, Xbox Limited Edition Crystal. Halo 3, edycja legendarna, 350 funtów. Sega 32X, przystawka do Mega Drive'a, 300 funtów. A tutaj mamy Famicom Twin, Tuned, New Belt. Co to znaczy New Belt? Rekapy? Do stacji. New Aha. Belt, bo to ma stację wybudowaną jeszcze. I na stałe pady są, wiesz o tym. Widziałeś, patrz. Pady nie odłączysz. O, masz. O, jest. Free DO bez boxa. Ode. Już od razu z Ode zamontowałem. O! Czyli już jest Optical Disk Emulator. I można grać. Dokładnie. Powiem ci, że tyle można dostać zawrotu w głowę. Dobra, bo znalazłem nareszcie parę gierek na CD 32. Gdzie one były? O, tu jest Brutal. Za 30, ale to ta biedna edycja Kixa. James Bond, Robocop, 30, dużo. To jest na, a to jest na CDI-a. 12, tu są jakieś filmy. Mad Dog, ale to też na Philipsa, 16. Tu jest Castle za 15 na CD 32. Grole. Ile? 20. Inside Technology 20, Frontier 20, tutaj 12 za PGA, John Barnes 20, Oscar i Diggers 7, Global Effect 22, Seek and Destroy
Pirates 20 Siema Maciej, siema, ty tu przychodzisz, a ja na kolanach, nie? No. To chodź na kolana do mnie, przywitamy się. Siema, siema. Siema, siema. Co tam w ogóle u ciebie? Znalazłeś coś? Wiesz co, ja tutaj dopiero co, wiesz... A tu kolega też jakiś jest. Siemano, cześć, cześć. Po 10.30 zresztą przyjechali, bo był wypadek na M6 i przez Preston też jechaliśmy, nie? Dobrze w ogóle, że... Przed samym minięciem zjazdu zobaczyłem na tym, że drogę zamknęli. Wydawaj, tak, zjeżdżę, byśmy nie dojechali do teraz. Ile jechaliście? 4 godziny? No, bo stawaliśmy 3 razy, też na serwisach, komunikacji i tak dalej. No to pięknie, ale fajnie, że jesteście. Siemanko. Marcin. Co to jest? 69, no chyba po GW. Ja nie mam demka, okazało się. Też dużo. 39. Czekaj, z takich ciekawszych. No to Emil tego szukał przed chwilą. Ile? 14,90. Tak? Spoko, znaczy nie pamiętam jaka jest tutaj cena tego, ale wydaje mi się, że jest dobra. Czekaj, czy jest to coś z ciekawszych tytułów? Ma dużo tanizny na tym kolecie, ale ma w dobrych cenach. No, to akurat nie jest w dobrej cenie. Tu jest jakąś dziznę, jakieś ciało. Widziałem, no. Przejdź sobie. Space Invaders 4,99. Czyli Police Weapon of Justice? Dwójeczka. Nie, to jest ten dodatek taki. A tu jest dwójka? Co? Nie. To jest ten dodatek taki, a tamten to był Rising Sun bodajże, tak? Vengeance, coś tam. A nie mylisz z Colony Wars? Masz rację, Colony Wars, tak. No właśnie, tak myślę, że chodzi cię. Tak, ile? Pyszkę. Patrz, no, wiemy dlaczego. No, to a powiem ci, a już bym brał. Tutaj zobacz sobie. Alien Resurrection ile? 50 już. Powiem ci, za ile znalazłem. Za ile? Też jakby to wyszło. No i ja za piątkę go wtedy kupiłem od Krystiana. Mówiłem. To miałem po 4,90 Victorino, że jest. A zobacz, czy jest Bóg. Chyba nie ma, za lekko. Jest. Pudełka jest rozwalona, ale to wiesz, co się zrobi z pudełkiem. Ja, ta gra jest bardzo rzadka. Ja ją kupiłem za dyszkę tam wyżej. Są gry na Play'a 3, to nikogo. Jedynkę fajna na Xboxa. Tak. Full Bordersy? 7 tylko. Jest pełny, bo czuję, że jest pełny. No już patrzyłem wszystko, co jest. Co interesuje. No. Kapelusznik, co? Znalazłeś? Wipeout? 20,97 normalny. Już go biorę. Pokaż mi go. Już ma rację. Ale pokaż za ile? Za 25. Dwie. Jedynka i 2,97? No to nie tak źle. Dobra, co masz szczególnie za dwójkę? Dwójka, 2,97 to ja chyba 15 funtów płaciłem. No co to kosztuje tyle właśnie? O, Sword of the Berserk, 60 funta. Ale bez instrukcji? Nie, z instrukcji. Thank you very much. Zadowolony? Congratulations! Szczęśliwy posiadacz. No będzie super. Słuchany. Muzyka jest elegancka do tych. No jeszcze trójeczka, jeszcze trójeczka. No, trójeczkę też chciał. Cena 12,50 za jedynkę, 15 za dwójkę. No, tak, super. No ale poszło za 25. Ja mam trójkę też. Czyli dobrze. To nie jest japoński, to jest taka klasa. 97 też. Jest metalowym ponoć z wydania. Widziałeś, po ile chodzą winyle w ogóle z muzyką? No.
jakieś 2.30. Macie Fighting Jam. Nagrywałem tu Marec. Tak? Capcom tak. Fighting Jam. Zaraz. Zaraz szczególnie. My mamy dziwną manię wracania i jeszcze z największych zakupów niż robiliśmy wcześniej. No jest coś takiego. Masakra. Nie jest coś takiego, co sami widzą. Się chcieli. Co? Do punktu? Co? Ty to dla ciebie. Ty skarb. Rimka za 100. Jak się ładnie ukłonisz, to 102. Tam chciałeś, żebym tam szedł inaczej. No. Jednak. No nie, no jednak. No to, tak? No reszta na karcie, no już nie ma. Ale pięknie wyglądają te wszystkie, nie? Trzeba przyznać, jeszcze wiesz. Do końca. Szkoda, że na AS-a nie ma. No nie tu, ale mają. A mają tutaj na PlayStation? Nie ma chyba na PlayStation. Jest na Dreamcasta. Po ile? Jedyny. Oryginał. Can I have SNES version, please? SNES? Yeah, do you want European or Japanese? European, please. Yeah. Can I pay partially cash and or just the card? Yeah, I have that for free then. Let me out, I'll ask my boss. You don't have PS5 versions? Because yeah, we do, but we don't sell them. Ah, but there is like, it's planned. I'll pay by card. Yeah, that'd be great. Thank you. Yeah, we do. There's a PS5 version with that's on the collection, isn't it? So you get Final Vendetta, Battle Axe, and Xenocrisis. That's the important. Thank you, sir. Enjoy. Great t-shirt. Yeah. That's our channel. Oh, press one. Oh, was this YouTube? Yeah. I've got something. Yes, you sir. Jeszcze z myśleniem, bo wydam ostatnią. Ja już tam jestem, wiesz o tym. Yep. And that's this, the one. This guy on a photo there. You can see him. Is that you? Yeah. Here you go. Where? They come from Poland. Yeah. Oh, right. There you go. 6:00. Oh, is that tonight? Live stream. I'll be there. I'll find you. I'll be there. What's this? My channel. That's all Victoria. Oh, okay. All YouTubers, mate. Right, I'll bet a sub as well. I'll be in trouble. Look so like Victoria, that. Victoria, 6:00 there. I'll find you. What's the price for the Dreamcast version? 20. Ah, 20. Oh, God bless you. Is that you? Yes, this is. Cool. I'll check you guys out. You want one of them? Very good game. Thank you. Yeah, we'll be doing a sequel one day, but we've got some other big games coming. Are you the maker of this game? Yeah, so I make it we all work together. Okay. Respect, great game. Cheers. And we're bringing it to more platforms as well. Are we allowed to announce all platforms?
we got more, it's more patterns well now, but yeah, we got that saved. Are you saying sequel coming soon? Hank is amazing pixel artist. Yeah, and he was saying that he was too late to fight the Mega Drive version because this was a great achievement in the programmatic point of view. Yeah. Even this game on the hardware. Yeah. Why are you? For the Dreamcast, this means it's not so challenging. No, but still, it's fun. It's fun for us to learn how to do it. So, yeah, that's it. So we really appreciate it. Technically question, if you write the coding for the Sega Mega Drive, and now you mean about the Amiga, the coding will be different or same? Right, all of the gameplay will be the same, because the processes are going to be the same and you have a little bit more processing time on there, but the Mega Drive has the graphics engine is different. So the rendering side, and a lot of the rendering side will have to be done via software and the copper processor, and so all of those things we'll have to get it to work with. So the game engine will work, under the hood we could have you play, but it will have no visuals. That'll work fine, and then we'll implement the visuals. But the other thing would be CD32 would have the audio to stream from, whereas the Amiga one would have to convert the music to mods. And then that's going to be more of a challenge to convert, because it's a brilliant soundtrack as well. Brilliant soundtrack, and also the voice samples are really great. So we would have to rework all of the audio to get it to work on the A1200. That guy there is a mod maker from the 90s, so he could do it, but it's just the time, because he's working on other games with us as well, but as a side project, so definitely I think CD32 would be an easier project, but once you got the graphics working, we could then look at doing them. Generally you work like three person, one is responsible for coding, second person is for graphic, and third for music, or is the rules is... We have a bunch of artists, loads of artists working on it. We've got four games in production, all very high quality games. We've got some gameplay programmers who do that. He's a gameplay programmer for a creative designer, and then we have a couple of technical programmers like myself and another one. And we get it working, we shoehorn it in on the platform. How long do you think? What do you predict about CD32 version next year? If I just went in hard and just had all my time to focus on it, I get the game running without much graphical stuff going within a few days. 2 days? No graphics though. Okay. Then on top, to get the graphics and figure all of that stuff out, depends. It's a learning curve for me, because I've not made a game for it before, but there's a lot of tools out there I can utilize to help me with it. Okay. So it could be 2 weeks, 3 weeks to implement to get the graphics working, and then the audio and just testing it on various different platforms. So I could next year, I could do it in maybe 6 weeks if I really knuckled down hard and did it. But wife, finger crossed. Children, this, oh, that, yeah, juggle, yeah, juggle, yeah. Juggle. Yeah. Same story here. Platforms. Okay, yeah. So realistically, I would love to say I have it ready for this time next year, but I've got so many other things that are on the cards at the moment. But it would be a personal kind of a little mission for me to do as a side project. No pressure, but we're counting on you. A standard stupid question, what in future have you planned for next game, maybe? We've got four in production at the moment. They're very cool games. I'd love to say more, but we're
we've got the powers that be kind of pushing down, so we can't release the information, but yeah, we produce games from high quality, and you guys are going to love it. We will not tell anyone. You can maybe some shooter? That's something that personally I would like to work on. But I do think it's a genre that a lot of people have worked on, and I've not got that much experience in designing it, so my worry would be that it wouldn't be as good as the cave ones or anything like that, but I could just have it again as another side project, just work on it and get a feel for it, and I would like to. Okay, thank you very much. Thank you very much. We wish you absolutely good luck, and we're waiting for a lot of games for your production. No, you will really like the game show. Cool. Wszyscy mają swoje bety tutaj? Dawaj. To w KFC i tak to będziemy musieli wyciągnąć. Tak, no. Zdobyłeś achievement? Przeszedłeś Ape Escape bez analoga? Nie. Nikt nie przeszedł. Potrzebujemy tylu szczegółów, ale wszystko jest przed tobą. Na pewno. Przy tym dużym stole? Może być. Hmm? Są kukurki. This is a good street. Burgerki. Dobra, no i czas zobaczyć, co udało się dzisiaj wyrwać. Zacznijmy od naszego gościa, który jest z nami po raz pierwszy, czyli kapelusznik. Całkiem szalony. Zobaczymy, pierwsza rzecz. O, jest piękny. Run and Gun. Polecam. Bitmap Box. Tak. Dobra, teraz będziemy wyciągali. Ile takie skarby? 31 po prostu. Dobra, ja mam taką piękną książkę. Teraz tak. Pierwszy zakup. Dwie gry. Wipeout i Wipeout. 25. Fajne zdobycze. Sprawdzę, manuale są. To jest cudko. Z autografem w środku twórców. To nam się udało. Super. Za 20. Za szósteczkę. Bionic Commando. Bardzo dobra gierka. Potem kolejna udana rzecz. No, tu akurat byłem przy tym. Goc na Amigę. No, udało się też za 15. Czekaj, jeszcze chwilkę. I do tego były gazety. Amiga? O, Amiga Addict. Byłem na tym stoisku, tak? I kupiłem 504 czy 360. 360 Game. Zapytałem, wszystko słuchajcie, 14. Zadowolony? Oczywiście, że tak. Bardzo. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze możliwość z taką ekipą się wybrać na taką. No, raczej na pewno. Bo to jest coś. Dziękuję. Panie Wiktorino, wal się pan. No dobra, to pierwsze co, to kupiłem takiego... Dalszym. Saga to jest. Nie, dalszym. Dalszym. Jaki to podaruję mojemu przyjacielowi? Hensonowi na urodziny, bo nie tak dawno miał urodziny, więc wszystkiego najlepszego stary. To wszystkiego najlepszego, Emil. Teraz mówisz? Nie będzie ma jeszcze. Wiem, że planowałeś kupić takiego, więc jak wyłączyłem, to mi mówił właśnie, tak, planował. To jest najlepszy prezent, jaki Henson może dostać na 40 urodziny. Dalszy? Bardzo fajna rzecz, serii Gada Toys. Marzyłem o takiej. Mówiłeś, gadałeś ze mną, prawda. Formuła 1 brakująca do kolekcji z, nie wiem, pod Psygnosis i Bizarre Creations. Rzeczywiście to jest ta sama. Jest tam bez numeru. Znaczy, tak. International Superstar Soccer. Też pierwsze w kolekcji. Kolejny, 449. Tutaj jest ISS Pro. To jest jedna z lepszych piłeczek. Kolejna edycja. Był też, jak i urwiny. To mi się trafiło w dobrej cenie. Ej, okay. To ile? W stanie. 10 funtów. Naprawdę bardzo dobry. Dobra cena. Tutaj się tak graliśmy. No i... Shenmue. Proste, że tak. Ładny egzemplarz, aż po obwolucie widzicie, że bardzo ładny egzemplarz. Sortumba? Śmierdziela.
Co ty mówisz, no, tak? Fajne miał tytuły. Gdzie jest? Bo zapominał trochę ceny, wydaje mi się. No. Taka perełka. Virtua Cop, Virtua Elite Cop Edition. Obie części Virtua Cop. Tak więc z Emilem będziemy grać na PlayStation, bo on ma dwa gankony, więc będziemy śmigać. Ten co by tutaj... A jest wreszcie to, o czym mówiłeś? Virtua Fighter 2. Za 8 funa, no i oczywiście last but not least. Oczywiście. Kolejny Xenocrisis do kolekcji. No i bonus dostałem muzykę z gry, że soundtrack. Tak to wyszło. Jak ogólnie? Zadowolony? Uważam, że trafione w zakupy, bardzo fajne miejsce, automaty, masa komputerów, takich, których nigdy nie widziałem, nawet w Muzeum Warszawskim Gier. I co? Fajny klimacik, giełda taka kompaktowa, ale też no, zawartość naprawdę niezła. Po prostu człowiek nie męczy się, bo to, jak byliśmy na przykład na poprzedniej giełdzie, to ona była taka większa i trzeba było się napojnić. No tam tylko giełda była, no bo jechało się tylko na giełdę. A tutaj jest i z ludźmi można pogadać sobie, i był ten John Romero, prawda? Spotkaliśmy się z twórcami Bitmap Bureau. Dostaliśmy autograf Michaela Packera, który czytam. Tak więc no, niesamowite doświadczenie porozmawiać z twórcami gier, tak? A zwłaszcza takiej gry jak Xenocrisis, którą chyba wszyscy tutaj znamy i bardzo, bardzo nam się podobała, tak? Tak więc super. Emson? Tak, ja mam figurkę, jeszcze raz pokażę, jeszcze raz dziękuję dla Victorino. Mam gry na w sumie 5 platform. Zacznę od tego, co mają wszyscy, czyli Xenocrisis w dwóch wersjach. Kupiłem, tego wszyscy nie mają. Kupiłem wersję na Mega Drive, za to dostałem wersję na Dreamcasta, obydwie z podpisem twórcy. Super. Może jeszcze pokażę karta. Emil trafił tutaj w dziesiątkę. No, pięknie. Jest podpis. Tego nie zauważyłeś. To jest fajny smaczek w ogóle, tego nie zauważyłem. Mam tu zamiast Mega Drive pisze Big Man Bureau, to jest kapitalne. To zamiast Super Nintendo też masz to napisane, tak? Zobacz sobie. Bo pewnie nie mieli prawa tak napisać. No nie. Bureau tak samo tutaj, zamiast Sega Dreamcast. Tak. Jakby się teraz coś nie zauważyło. Także to. Świrka jest między. A nie. Po kolei z grami. Cool Borders 2. Na PSX-a. 3 gry na Wii. Wario Land, Shape Dimension, Dragon Ball Budokai Tenkaichi, to mnie zaskoczyło, że wyszło na Wii. Tutaj na odwrocie pokazują, że trzeba machać Wiilotami i Nunchaku, żeby odtwarzać Kamehameha. Także to chętnie sprawdzę. Nie wiem, dlaczego wybrali akurat drugą część, a nie trzecią, bo na Wii powstało na pewno później niż wszystkie inne na PS2 i Samba de Amigo. Mega gra. Bez marakasów. Świetna gra. No to marakasy, no to masz przecież to, nie? Wiiloty. No tak, jasne. Chociaż można też dokupić do Wii. Tak? Chyba widziałem, tak, że widziałem, że... Nakładki tam, pewnie na Wiiloty, właśnie tak? Właśnie tam... To chyba nakładki ale są. Nie, takie szeleszczące. No, ale nakładki. Tutaj na tej giełdzie. Tak, gra i było podłączone Wii, mieli marakasy. Dwie gry na PlayStation, Street Fighter, Hyper Fighting. Dwójka, Batman Vengeance. To za ósemkę, tak? To za ósemkę, to za dwunastkę. Dwie dychy w sumie. Tak, dwie dychy w sumie. Jamesa Bonda na Mega Drive'a na półeczkę, gra mojego dzieciństwa na Amigę. No i mam też dwa artbooki od Bitmapsów. Ten jest poświęcony grom. Bitmap, też akurat spotkałem tam twórcę, więc też mi podpisał egzemplarz. Ready to fight? Tak. Ready to fight. Super. Jest Splatterhouse 3, fajnie wydany Batman Return. Będziemy cię odwiedzać, jak Kadilla Kipa, same Asterix, same sztosy trafią. X-Men, Hulk. No. Super. Knight of the Ramo, Captain Commando. Jest. Ile ta książeczka? 31. Przeceniona tam chyba z 304, oni dają specjalne ceny na... Jest. Final. Jest Final. Pięknie to wygląda. Jest Final Fight. Z mapą Metro City. Jakby kogoś interesowała, rozkładaną pewnie. Chyba nie. Ooo,
no nie. Chyba nie. Chyba nie, nie. Szkoda, bo mogli zrobić chyba składówkę. No. Także i te mapy od bitmapów i zapakowane Guide to Japanese JRPG. No to ma fajny ten artwork. Encyklopedia JRPG. NTSCU, na fajnie to no. No. Fajne. Super. No, na pewno będą tutaj pisać o Phantasy Star. Zadowolony? Phantasy Star 4. No nie ma Zeldy. Czy jeszcze coś tam masz? Jeszcze bo widzę, że coś jeszcze tak, grzebiesz tam. Jeszcze mam... Aha, jest Spyro. Kupiłem synkowi. Na dzieciaku. Dwie maskotki. Spyro, The Dragon i Super Mario. A czemu jest Sonic? Super. Wiesz co, bo wszystkie Soniki miały strasznie zadarte losy, tak? No naprawdę, szukałem Sonika najpierw z normalnym nosem, ale wszystkie jakieś płaszczone, więc wziąłem Mario. No. To tyle, ogólnie zadowolony. Nic z tych rzeczy nie planowałem kupić, oprócz tych artykułów. Chciałem Zeldę, chciałem Capcomy, chciałem Spyro, mam Spyro na pocieszenie. Dla synka Zeldę Wind Wakera widziałem tylko za 120 funtów w limitowanej edycji w tekturowym. Tekturowym slipcase'ie z urwanym rogiem. Obdartą górą, no, no to lipa. Brzydko wyglądającym, ale jak poszedłem i wróciłem, już go nie było. No. I co, ja ty na końcu, tak? Honda. A dobra. Ja może zacznę od... Honda, wyskakuj gier. Od Xenocrisis. No, kolejny Xenocrisis dzisiaj. Tak, no to tutaj jak zwykle, tak jak wszyscy. Czyli... Z autografem. Oczywiście z autografem, który nieumiejętnie chciałem... otworzyć, gdzie mi pękło pudełko, no nieważne. To po co się wróciłem i wszyscy się za mną wrócili. Tak, dziękuję. Widzisz, to ty zacząłeś tę rewolucję. Ja na cię powiem, że to ty, że przez ciebie. No, okay. Tutaj sobie wziąłem Xenocrisis, bo chciałem na Super Nintendo. Bardzo fajnie wyglądające i na pewno będzie się fajnie prezentowało na półeczce oraz na SNESie. Nie umieszkam sobie odpalić. To jest raz, dwa. Victorino mi tutaj pokazał, to już miałem w koszyku w Ceksie, chciałem kupić. To ma wszędzie taką samą cenę, na eBayu, w Ceksie oraz tutaj. I to w sumie za... nie, to za 12 kosztuje sobie, to za 12. Bardzo dobre. U tego samego człowieka. Świetny Vigilante 8 Second Offense. Chyba mu się ceny pomyliły, 25. Nawet się nie chciałem tak wyrzucać, nic nie utrzymałem, od razu biorę i koniec. Tak, w momencie tak przebrałem. Ja coś tam grą brałem, nie ma. Bo ci Vigilante brałeś. Kolejna. O, dorwałeś. Mam już to, ale nie mam w tej wydaniu. Nigdzie tego nie było. Jak bym to widział, to też bym to sobie wziął. To było na samym końcu. Gość stał z trzema grami tylko, plus jakieś SNESy. No i zazdro. No i ja mówię, stan koło mnie stał, a spytać, że się, ja mówię, nie będę się pytał, bo pewnie nie opuści, ale spytam się, ja mówię, on mówi, gadacie coś, o co chodzi, bo nie rozumiem, no i stan, że po polsku i tak, 25 będzie za to? Skrzywiłem się, gość mówi, a wiesz co, będzie za to 25, dawaj. No płyta. To tego zazdro. Płyta wygląda bardzo ładnie. Bo pierwszą mam, ale nie mam drugiej. Tutaj trzeba tylko wyczyścić. Jakie gry są w drugiej kolekcji? Obydwie mam już. I wersję dwójki. Obydwie mam już takie wersje, więc się cieszę. Dobra. Więc to tak. Tam jeszcze? Teraz tak. Tu tych fightery głównie są dwójki. Teraz tak. To jest wzięte od... To jest wzięte od tego samego gościa. To... Bodajże... Jak tutaj urwałem... Na tym urwałem 6 funtów w sumie. Zacząłem sobie zbierać, to już jest czwarta czy piąta moja gra, gdzie są razem gry. To widzę, że też zaczyna coraz więcej kosztować, więc zacząłem sobie zbierać tych kilka gier, które mam. No i to są w bardzo dobrym stanie. No. Dwie płyty są czy jedna? No, to już tak, płyty, to już nie pokazuję. One podobnie wyglądają jak platynki, ale to nie są platynki. Ja takie same Heart of Darkness mam, bo to też nie jest platynka. Tak. Płyty są, możecie wierzyć na słowo, nie będę każdy otwierał, idealne, jak kunkielnówki. Nie miałem Rebel Assaulta, którego strasznie szukałem. Jak zobaczyłem, że za 18 funtów, no to sobie... Płyty też sprawdziłem. Fajne są płyty. Jedynie czego to instrukcji nie ma, ale instrukcję już mam. Więc spokojnie.
No i Rayman, którego mam rozczaskanego. Rayman Rush. Tak, mam instrukcję i mam płytę, nie miałem tego, ale mam w takim pudełku, że jakby wezmę, to mi się rozleci. No. Więc wziąłem sobie, że 7,99 i w sumie 6 funtów mi goś opuścił, to spoko. O, jeszcze. No to Honda na ileś po... Jeszcze drugie tyle. Tak. Ładnie tutaj poszedł. To wziąłem z tym. No. I to zadychacza poszło. Do zadychacza poszło. No porozwalane ma to. No to kosztuje panecki do 15 funtów max, ale to jest kolejna z tym blakiem tutaj bez tego PlayStation, które też zbieram i mam już kilka tych gierek. Płyta jest też w bardzo dobrym stanie, bo to do śmierdziela, zobacz, to jest jak nowe. Większość jego gier wali kary, tak nie wiem, jakby w kuchni je wszystkie trzymał, nie wiem. Mam drugiego Puzzle Fightera, gdzie mam pudełko w idealnym stanie, mam tylko płytę, nie mam nic innego, zero, więc sobie tylko to podmienię. To jest mój ostatni zakup. Tutaj mi goś opuścił. Nie, to ze Stanem byłem. To ze Stanem byłem. Szósteczka. To jest piąteczka. Dobra giera. To jest 15 funtów. Jak tutaj widać. No. Pytałem się wtedy, rozmawiałem, mówiłem ci, za 15 funtów dzwonimy do... Ale tu było za 25 tam. Nie, za 15. 25, ja mówiłem ci, że Honda 15 maksymalnie. No. 25, mówię ci. I mniej więcej tyle ta gra chodzi. No i 10 mówiłem to ci, Easy Honda Pro, nie da więcej, jest bardzo fajnym stanie. Ty masz za piąteczkę, prawda? To było dyszka i w bardzo ładnym stanie. Te dwie gry na początku bodajże i tego Dragona sobie wziąłem, ale potem zobaczyłem to. Ktoś mi opuścił chyba z 5 czy 6 funtów też na tym. Tu nie ma instrukcji. Jest tylko Thunderstorm. Thunderstorm jest ładny. Jeszcze tam jakieś masz? Nie, to już jest wszystko, tak. To już jest wszystko. Możecie rozczarować. Znaczy, wiesz co, jest kilka tytułów, których szukałem. Na przykład jak Valkyria, jak Star Gladiator i jak te podwójne, których szukałem. Natomiast to trafiło się. To za taką cenę, super. No, fajny Crysis. Nie planowałem tych gier kupić, no i jechałem z pustą głową, więc to ale... jest jaki jest, nie? Trochę tego wyrwałeś, po opowieści. Trochę tego wyrwało. To i ten Street Fighterek, no mega. Tego już szukam od roku. Nigdzie tego nie mogę znaleźć. A to nie jest wcale droga gra. Nie, to po prostu rzadko. Teraz czas na szefa. Czyli oczywiście, tak jak wszyscy, to był bundle, oczywiście z autografikiem. Pięknie. No i udało się wyrwać do tego jeszcze w ramach grafiki. Soundtrack. Oczywiście. Canon holder, byłem przy tym, no. No piękna sztuka, piękna sztuka. Manual jeszcze police. Piękna sztuka, byłem przy tym, tak, to fakt. Strasznie cieszę. No ładnie to się prezentuje. Przy tym Honda był. Tak. Samurai Spirit 2 na ASA. Też bardzo ładnie wygląda, no to jest fakt. O kurde. No i pochwal się, ile dałeś. 45. A tu mega. W tym stanie to kostu bym mega. Więc no, bardzo dobra wersja. No stary, przywaliłeś, no. Szacun. 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 To jeszcze masz jednego. A jednak. Magic Lodge. Tego co szukałeś. Znaczy zacząłeś niedawno, więc długo nie szukałeś. Długo chciałem tą grę mieć, ale nie miałem nogę, inaczej ładnie się da. No ile, pochwal się. Więc to no poniżej połowy wartości rynkowej, nie? Aha, i tyle może w temacie, tak? Dobra, okej. Pięknie. No. W sumie z tego i z Canon Foderka, i w sumie z tego. No w sumie ze wszystkiego się cieszę. No i pięknie. Nie, no mam. Kiedy Lightbix? Zobaczymy, ale myślę, że nadejdzie. Ja zadowolony jestem mega, bo i sama impreza była świetna. Udało się porozmawiać praktycznie z większością osób, która tam była i coś robiła w świecie retro. I co? No i sama giełda. Mega, moim zdaniem.
Tak jest. No to co, no czas wracać. Live'a mamy za ile? Za pół godziny. Więc na pewno będzie obsówka, no ale... No i tutaj właśnie kapelusznika szalonego za niedługo zobaczycie na kanale. I on rozpocznie u nas 8-bitową serię kultowych komputerów. Zapraszam do oglądania jak najbardziej. Myślę, że będzie ciekawie, interesująco, ale co najważniejsze, retro. It's all